razem Samsung Galaxy Fit, który ma ekran 3,31 cala, wide display in compact size. Tak to nazwali na specyfikacji. Tak, i on jest naprawdę szeroki w porównaniu na przykład z prezentowanym wcześniej Galaxy Geo. A reszta wygląda chyba podobnie. Też jest szorstka powłoka z tyłu. Też tym razem nie kropkowana, ale są jakieś paski. Jest aparat, ale nie ma LED-owego flesza. Rozmieszczenie elementów jest identyczne jak w poprzednich modelach.